Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci: widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Byłeś pod drzewem figowym. Figowiec kojarzy się ze słodkimi owocami i gęstym cieniem wokół siebie. Jest obrazem upadku człowieka, figowiec. Ludzie, którzy utracili niewinność, oni usiłowali zakryć swoją nagość listkami figowymi. Co utracił Natanael, będąc pod drzewem figowym? Co zamierzał ukryć, będąc otoczony cieniem figowca? Być może Jezus posłużył się motywem drzewa figowego, ostrzegając tego człowieka przed niebezpieczeństwem braku duchowych owoców. Można przypuszczać, że Natanael żył w dostatku dóbr materialnych, gdyż przebywanie pod figowcem oznaczało bezpieczne życie w radości, bezpieczne życie w pokoju i pomyślności. I jednak ta sytuacja wyrażająca się w stabilizacji materialnej i poczuciu bezpieczeństwa, one nie wystarczają. Nie wystarczają. Jezus wiedział, że Natanael za nim pójdzie. Skąd Jezus to wiedział? Bogiem jest. A inaczej patrząc, człowiek prawdziwy idzie za Bogiem. Jezus nazwał Natanaela prawdziwym. Prawdziwy to ten, który prędzej czy później otwiera się na prawdę głoszoną przez Boga. Prawdziwy nie może zrezygnować z pójścia za Nim. Nie odmówi Bogu. Nieprawdziwy to ten, który nie zgłębia Słowa Bożego, nie rozważa Go, a tym samym nie zachowuje w sercu. I takiemu człowiekowi nieprawdziwemu grozi odpadnięcie od wiary. Ja to zawsze przekładam na kapłaństwo. Jak ksiądz jest nieprawdziwy, to prędzej czy później może się wykruszyć albo po prostu będzie żył tak z dnia na dzień. Bez entuzjazmu, bez pasji, bez życia Bożego w sobie. Aby szukać Jezusa, należy pójść śladami swoich najgłębszych tęsknot. Potrzeba wyglądać tego, który porusza serce. No właśnie, kto porusza najgłębiej moje serce? My przychodzimy do Pana, aby Go ujrzeć. My potrzebujemy czasu. Zobaczmy, czas to jest miłość, mówił kardynał Wyszyński. Ale tam, gdzie jest czas dla Pana Boga, tam jest też siła w Nim, siła w Bogu. My szukając własnej drogi, winniśmy wiedzieć, czego szukamy, co jest pierwszą i największą tęsknotą mojego serca. I stawać się uczniem to medytować słowa, to szukać ich głębszego znaczenia, smakować w nich, ucałować je, przyjmować je. Niezwykłą moc przyjmujemy, patrząc na Jezusa i słuchając Go z uwagą. I w tej mocy poznajemy siebie takimi, jakimi On nas widzi, jak On na nas patrzy.